Twórcza moc frazesu. W nieograniczonej przestrzeni potencjału stwórczego i w nieograniczonej przestrzeni świadomości, którą jesteśmy, jest miejsce na iluzję ograniczoności, którą nazywamy naszym życiem. W tym życiu jedne rzeczy wydają nam się bardziej prawdopodobne od innych, ponieważ jednym sygnałom bardziej ufamy niż innym. Różnica w prawdopodobieństwie wynika tylko i wyłącznie z różnicy naszego zaufania, nawyku naszego zaufania. Każda rzecz, która dziś jest rzeczywistością, najpierw była nawykiem. Zanim stała się nawykiem, była świadomą decyzją. Lub podświadomą. Wynikającą z instynktu, reakcji. Te, które wynikają z mniej świadomych decyzji, są dziś odbierane jako nieuniknione, jako fatum, jako coś, czego się nie da zmienić myśleniem, zmianą myślenia. Próby podejścia do tego nazywają się pozytywnym myśleniem, myśleniem życzeniowym, frazesami lub pobożnymi życzeniami. Istota jest najbardziej śmieszna i najbardziej banalna z tym wszystkich, że jest tak możliwe, dokładnie każdy możliwy frazes, który sobie przyjmiemy, jest możliwy do realizacji. Wystarczająco zależnie od naszej wytrwałości lub otwartości. Im większa jest otwartość, tym mniejszej wytrwałości potrzebujemy. Natomiast w sytuacji, kiedy pracujemy z determinacją, ponieważ mamy niewielkie zaufanie i stopniowo wszystko sprawdzamy. Wytrwałość jest elementem koniecznym, jeżeli chcemy rzeczywiście, aby to, co myślimy, aby ten frazes pod tytułem moją naturą jest szczęście, albo Bóg jest wielki, albo... Ponieważ wszystko, w co wierzymy, jest możliwe do realizacji, więc tu wybierzmy sobie dowolny. Taki, jak naprawdę chcemy, żeby w naszym życiu był prawdą, bo tylko taki w naszym życiu będzie prawdą. Ten właśnie realizowany jest powoli. I są zloty, upadki. Stąd odpowiedź, dlaczego tak trudno czasami zrealizować to, w co się tak silnie wierzy, lub to, co wydaje się być przecież słuszne, sprawiedliwe i właściwe i zbawienne. Ponieważ do otwartości i zaufania i prostego przekonania, że no przecież wystarczy, że się zobaczy, że tak jest. Jest całe morze oczekiwania, że jednak coś najpierw musi być obiektywnie istniejące, żebyśmy mogli w to uwierzyć. Zobaczę, jak uwierzę, jak zobaczę. To bardzo słuszne postanowienie, tak naprawdę. Ponieważ jest to całkowicie rozsądne. Nie chcieć wierzyć w coś, co nie istnieje. Jednak istnieje absolutnie wszystko. A w chwili, w której ktoś powie sobie, zobaczy, to uwierzy, wytwarza w tym momencie rzeczywistość, w której jest ciągle to, co potwierdza mu to, że trzeba czekać, aż się zobaczy, by uwierzyć. Wiara, ponieważ nie jest niczym ślepym. Wiara jest dostrzeżeniem sytuacji, w której wiemy, że beze mnie moje życie nie istnieje. Więc to ja decyduję o tym, co się dzieje, nawet jeśli decyduję o świecie, w którym ja o niczym nie decyduję. Zatem każdy frazes jest potencjalną prawdą. I to my decydujemy całkowicie, tylko i wyłącznie indywidualnie, w jaki frazes chcemy uczynić prawdą. Na samym końcu może się okazać, że frazesem nazwaliśmy to tylko i wyłącznie w sytuacji braku zaufania. Chociaż piękno tego słowa przekonywało nas od początku, to w jego prawdziwość uwierzyliśmy dopiero wtedy, kiedy uwierzyliśmy w prawdziwość nas samych, w wartość miłości, jaką jesteśmy i jaką warto ważyć siebie. Więc
zaufanie do siebie przestaje być frazesem w chwili, w której nie widzimy już innej możliwości, jak tylko przyznać, że zawsze chcielibyśmy być kochani i że zawsze, jeżeli my sobie tego nie damy, to nikt inny tego nie zrobi. Bo wszyscy inni postępują z nami dokładnie tak, jak my sami ze sobą.